No dobra. Witajcie. Co u nas słychać? Więc tak, chciałam opowiadać tak pokrótce, co u nas słychać. Ale właśnie widzę, że pada na mnie deszcz i będę się musiała trochę przenieść w prawą stronę, też odrobinę. Dobra, mam nadzieję, że i tak mnie będzie widać. Więc tak, jak widzicie, tak wygląda aktualna kulanta. Tak wygląda ta nasza wyspa wymarzona. I właśnie pada na mnie deszcz, jak się poświęcam, żeby to dla was nagrać. Dobra, więc z tego mojego zwiedzania tak naprawdę, przepraszam, że będzie trochę trzęsło, pewnie gruźlicę, które trzęsie, trzęsłem z powodu wiatru, na krzyżu stoi aparat. Chciałam powiedzieć, że niestety wygląda, wszystko wskazuje na to, że niezbyt wiele zwiedziłam. Mimo tego, że spędziliśmy na kolancie prawie 5 dni, jutro jest nasz ostatni dzień i niestety jutro opuszczamy tą wyspę, jutro stąd wyjeżdżamy o godzinie 14, uciekamy, mamy lot z Krabi do Bangkoku, a z Bangkoku dzień później lot niespodzianka. Już za niedługo dowiecie się, gdzie będziemy. Dobra, więc tak, to co zwiedziliśmy, to jakieś 3-4 plaże. Byłam na Starówce, przejechałam samotnie całą wschodnią i południową część wyspy. Gdzie jeszcze byłam? W zasadzie to byliśmy na każdym markecie, czyli piątkowym, zaczęliśmy od środowego. Środowy, czwartkowy, piątkowy, sobotni, niedzielni, poniedziałkowy, dzisiejszy. I jutro jest nasz ostatni market, na który się załapiemy, czyli wtorkowy. Tak więc, jak wiecie, tak to wygląda, że po prostu cały czas, ja wam to pokażę w ogóle. Musicie to zobaczyć koniecznie. Wszystko jest w ogóle mokre. Jestem przy drzwiach naszego resorciku.